Dzień dobry. A właśnie zjełem sobie kiełbaskę. Ja przyjdę. Muszę ręce umyć przed jedzeniem, jak to się mówi. O, właśnie już idę. Mówię, ręce jeszcze wilgotne. O, wezmę sobie kiełbaskę właśnie tutaj w tym wspaniałym sklepie kupowałem na rogu. Właścicielkę pozdrawiam. Wyrzucę do śmieci. Tu wiaderkę. Kupuję co właśnie. Tutaj papierosy też kupowałem. O, zobaczymy. To w Zodiaku kupowałem. O kurde, jakie ładnie pachnie. Tak po chłopsku. A, jakie dobre to jest. To musztarda krzynowa. To właśnie chcę powiedzieć. Bardzo dobre to jest. Nowa. No masz musztarda krzynowa. To widzicie. Ja mam swój kanał. W jaki sposób zarabiam na swoje życie, żeby mieć, jak to się mówi, do jedzenia. Też oszczędzam. No też właśnie tutaj na rogu. To jest włoski. Kupowałem. Świeże. Oj, też chcę podziękować. Weszłem do sklepu. Przywitali się i też podziękowali, że chyba oglądali film, że po prostu pozdrawiałem. Bardzo sympatyczne, wspaniałe ogółem kobiety. Ja tam zakupy, rozmawiam z nimi, lubię z nami rozmawiać. Właścicielka też wspaniałą, tyle czasu wspaniałą kobietą jest. Ma o pracownicę, a pracownicą ma męża, córeczkę ma, też pozdrawiam córeczkę. To widzicie, jak jest naprawdę. No
Patrz, kiedy. To wyrobię na pewno. No sami widzicie, o. Krzysztof, ta kobieta z gór, samotna, ma 59 lat. Tak, 59, ona mówiła. Ta kobieta, co list czytałeś, miałem zgodę, żeby rzucić. Jadwiga. Co? Jadwiga. Jadwiga, pozdrawiamy. No, ma 59 lat. Powiedziała, że ma ziemię. O, i też bardzo dziękuję. Sama powiedziała, że chciałaby też mógłbym zapoznać się ze mną. A to było chyba pisane było. I rozmawiałeś z tą kobietą. No. Co, sama powiedziała, że chciałaby też poznać. Bardzo dziękuję, o. Rozsądna na pewno kobieta. Jak to się mówi. Te mojemu właśnie dzisiaj kiełbasę, bo jutro piątek. A Krzysztof co? Na komisariat się wybiera. A już nie będę mówił, bo to jest jego ułem sprawa. Ja w takie rzeczy się nie wtrącam. Dobra musztarda. Czanowa. No to widzicie. Niektórzy, młodzież, po prostu nie, ludzie niektórzy zazdroszczą, że po prostu co mam na sumieniu, co chcę na sumieniu, co chcę w głowie, co chcę powiedzieć, to mogę powiedzieć. Ja normalnie wypowiadam się, nie wiadomo jakieś rzeczy wymyślam. Rano nie nagrywałem. Dopiero teraz parę filmów. Bo no stop. Nie nagrywać takich samych rzeczy. Bo to ogółem jest bez sensu. Lepsze jakieś mi widzieliście. Spytałem się, kobieta pozwoliła, żebym ja mógł ogłosić. Po prostu, no, ja nagrywałem Krzysztofa. Krzysztof po prostu czytał list od... No, zainteresowała się kobieta. Tak samo jak jedna kobieta się mną zainteresowała się, to trzeba po prostu powolutku, nie trzeba się do niczego śpieszyć. Trzeba dużo rozmawiać. Właśnie też pisałem do mojej żołnierki. Straż graniczna. Na pewno będzie zadowolona,
że po prostu wspominam. Że ogółem mówiłam, że no to masz taką po prostu ciekawą pracę. Co 30 minut teren po prostu zmieniacie, ogółem pilnujecie polskiej ziemi. Bo już nie będę dalej mówił, bo wcześniej nagrywałem. Sama powiedziała, że ma też marzenie połączyć się ogólnie na stałe. Bo sama powiedziała, że teraz poznajemy się. Jak przyjedziesz ogólnie z pracy, masz ochotę po prostu spędzić miłe chwile ze mną, porozmawiać. Sam mówiłem, sama też na ten temat się napisałaś mi, że po prostu się zgadzasz na rozmowę, spędzenie chwil. To jest poznawanie się, człowiek człowieka musi poznać, musi wiedzieć, a nie po prostu niektórzy gadają nie wiadomo co. Silną kobietą jesteś. Sama powiedziałeś, że i uczciwą, no uczciwą. Całe to wszystko. Bardzo dziękuję, że nawiązałaś ze mną kontakt, że po prostu też w swoim życiu masz już 36 lat, czas najwyższy poukładać sobie życie w jakiś sposób i żyć na tym świecie normalnie, somatycznie. Też ogółem twoją całą rodzinę pozdrawiam. Twoich z rodziny, którzy ogółem już nie żyją na tym świecie, że też będziesz groby odwiedzała. To na razie nie, bo jeszcze w pracy jesteś, bo dopiero następny tygodnie wracasz z pracy. Już niedługo się ogółem spotkamy, porozmawiamy, spędzimy urocze chwile. Masz takie marzenie, pragnienie, tak samo jak ma kobieta jakieś pragnienie, tak samo jak ma mężczyzna pragnienie mieć bliską osobę przy swoim serduszku i wypowiadać się, rozmawiać po prostu o problemach, o dobrych i złych rzeczach, bo tak to jest właśnie w życiu. Właśnie to chcę wam powiedzieć. No i miłego wieczoru życzę.